Hej, siemano, witajcie ludziska, z tej strony Rashibo, jest to kolejny odcinek, zagrajmy w Prison Architect. I mówiłem, że będzie zmiana, tak? Zmieniliśmy reżim. Otóż będą pracowali w trybie nocnym. Będą o godzinie 5 rano mieli śniadanie, znaczy w sumie to kolację. Spać będą do 13 i od 14 do 18 będą mieli czas wolny, czyli na wszystkie wizytacje i na wszystko po prostu będą mogli sobie iść bez problemu. Tak, żeby właśnie tutaj im ułatwić spotkania i całą resztę. Chociaż wiecie co, może tak zrobimy im. 2, 3, 4, 4, 5. Damy im to. 2, 3, 4... 5. Całość przesuniemy o jedną stopę w grafiku. O! Żeby właśnie od 8 mieli czas wolny, czyli jak przychodzą wizytacje. Tak? No to w sumie nawet od 9. O! W ten sposób. Teraz będzie raz, 2, 3, 4, 5, 6. I mają 7 godzin snu na raz, 2, 3, 4. Na 4, na 8 godzin pracy, 7 godzin snu. Bardzo dużo mają według mnie. Chociaż w sumie wiecie co, może dam... Nie, tutaj akurat niech będzie, bo to będzie koniec dnia. 6 godzin snu na 9 godzin pracy. To będzie... Myślę, bardzo dobre ustawienie. To możemy schować w tym momencie. I widzicie, oni będą pracowali teraz systemem nocnym. Nim oczywiście się przestawią, to trochę zejdzie czasu teraz. Będziemy mieli znowu jeden taki grubszy dzień, ale myślę, że wtedy poskutkuje nam to tym, że na następne dni będziemy już mieli święty spokój. O, tutaj możemy dostawić tego brick wall. Ten brick wall ostatni, który został i będziemy mieć wszystko... Będziemy mieli wszystko dobrze wtedy. Eksport będzie działał tak czy owak. A co najważniejsze, zobaczcie. Reżim. O 8 rano, jak będą przyjeżdżali nowi więźniowie, będzie akurat pora jedzeniowa, a potem będzie czas wolny. Czas wolny, sen, czyli odpoczną. Jeszcze właśnie przed następną pracą się wyśpią. Też będzie wszystko bardzo ładnie mogło tutaj współgrać. Mam nadzieję, że będzie, że tak też właśnie będzie działać to. Że nie będziemy mieli takich zgrzytów z tym. Inaczej, chcę zmienić po prostu coś, bo inaczej zawsze było, że w ciągu dnia bierali i pracowali. No dobrze, teraz nie będą pracowali w ciągu dnia, teraz będzie praca w trybie nocnym. Boże, no. Weźcie mi to, usuńcie. Nie chcę, żeby wywozili mi drewna aż tyle, bo boję się, że potem zabraknie mi na... Zresztą, dobra. Najwyżej trochę by warsztaty popracowały, chociaż wątpię, żeby im to groziło, na sheet metalu. Teraz tak, widzicie, reżim póki co 70 ma jakieś tam ale myślę, że jeżeli dojdzie do tego miejsca, gdzie jest tyle czasu wolnego, to oni się z tym jakoś tutaj uporają w ten sposób, że zejdzie im to. Zejdzie im ten czas wolny i będą się cieszyć, będą się po prostu z tego cieszyć. A tymczasem myślę, możemy podostawiać tutaj trochę cel. Mam nadzieję, że będą najważniejsze, co by było, jak pójdą do pracy, żeby nie chciało im się spać. Niestety chce im się spać i żeby byli wypoczęci. Niestety będą głodni raczej. Znowu wy, tak? Nie no, normalnie nie wierzę. Jak pamiętacie, ostatnio w wizytacji mieliśmy jednego trupa, więc też nie było najlepiej. O Jezus Maria, masakra, normalnie z tym Protective Custody to teraz są same jaja. Ja myślę, że w ciągu tak jednego dnia oni się powinni przestawić. Czyli jak dzisiaj w nocy, będą już bardzo zmęczeni, tak, po pracy. Potem będą właśnie sobie, położą się na trochę... Moment. Sen będą mieli dopiero później. No dobrze, czyli jeden dzień po prostu będziemy skamleć o wszystko z powodu braku snu dla nich. Ale myślę, że może chociaż z jedzeniem się wyrobimy. No, najedzeni są w 77%, więc też nie jest źle. Teraz bym chciał tylko zobaczyć tak. To pomieszczenie jest jakiej wielkości? O, ranny był lekarz, niedobrze. 18 na 11, tak? Gdybyśmy tu chcieli wstawić sobie taki blok, to zajmie on... Zajmiałby on trochę mniej. No ale dobrze, no nie będziemy potrzebowali jakiegoś dużego bloku tutaj. W sumie to myślę, że... O! Że taki starczy. I jak przeniesiemy tutaj właśnie główną część taką, powiedzmy, industrialną może, to powinno być dobrze. Źle. Źle, bo będziemy musieli jeszcze dostawić tutaj. Zapomniałem o tym, że tu jeszcze będzie musiała iść teraz siatka przecież na... Właśnie na tą część. Tak. Gdzie znowu podkopy? Podkopy tutaj, no dobrze. Nic się nie dzieje. Jak wyglądają teraz potrzeby? Mają potrzeby na sen. Niektórym spełniają i to jest dobre. Dodatkowo myślę, że ten czas wolny tutaj w ciągu dnia bardzo mocno wszystko ustawi. Że to nam zrobi po prostu tutaj to, co byśmy potrzebowali. Zresztą jak będą mieli tyle czasu wolnego, większość też rzeczy takich jak na przykład terapia alkoholowa odbywa się wtedy. Myślę, że to zaskutkuje właśnie tym, że przejdzie to na plusa nam. Mam taką nadzieję przynajmniej. Deployment. Deployment, no właśnie. Ile to jest? Było chyba 60 metrów prawie. Nie, no to jednego... Come on. Jednego strażnika na 20 metrów. I ostatniego na 10. A i tak to będziemy dostawiali więcej rzeczy, będą strażnicy z psami. Dodatkowo. Także będziemy mieli tutaj bardzo zakrojone rygory już, ale myślę, że to jest taka rzecz, która przyjdzie łatwo nam w miarę. O, jedna śmierć. Brutalny koleś. A, bo to jest gościu ze strzelbą. Miał farta akurat, że ten gościu zginął w momencie, kiedy... Zaczął się rzucać, kiedy strażnik z bronią przechodził obok i po prostu no tak wyszło. No pech. Kurczę, ten odgłos ustawiania tych klocków mógł być ciszszy trochę. Ojku. Przyznam, że nie popłakam się z tego powodu. Może tu będzie patrol potrzebny. Będziemy ogólnie mieli dużo straży. Jak widzicie. Zdecydowanie więcej niż w pozostałych blokach. Ale myślę, że nie zaszkodzi to nam. Tutaj jest dużo straży właśnie też na izolatkach. Także myślę, że jest dobrze. W sumie, tak tu mamy deployment, to nie potrzebujemy tych dwóch gości. Tylko będziemy bardziej potrzebowali kogoś tutaj. Kto by chodził i ogarniał ten schemat. Tu będą dwie osoby potrzebne. No i tu będziemy potrzebowali jednego strażnika. Tu będziemy potrzebowali dwóch strażników z psami na przykład. O, to będzie to. No i oczywiście common room to będą dwie osoby. Póki co, wszyscy pracują bardzo ładnie. Czas pracy wydłuża im się. Roczną potrzebę, ale to myślę, wszystko damy radę jakoś tutaj sprecyzować. O, ci co nie pracują, widzicie sobie teraz najlepsze śpią właśnie. Czyli zapotrzebowanie na te najmniejsze rzeczy tutaj jest ładnie regulowane. No, jedzenie, żywność tutaj działa. Tutaj też to jakoś chodzi. No i dobrze, bardzo dobrze. I tutaj niech zrobią ten jeden posterunek, ten jeden shop. Przerzucimy te maszyny. W takim razie i tutaj zrobimy common room, bo jednak przyda się common room tak czy owak na tym bloku małym. No tak na wszelki wypadek. Sami dobrze wiecie, o co chodzi. O, tutaj mamy jakieś drewno zostawione, sprzedajmy je. W sumie jak oni będą kończyli pracę, to o poranku będzie eksport szedł. Myślę, że to będzie dobrze działać. Czemu tu nie mamy światła? Wstawmy tutaj sobie latarkę, lampę. No nie mieliśmy tu światła, nie wiem czemu. Warsztaty tutaj pełną gębą pracują, bardzo dobrze. I tu za chwilę dostaniemy informację, że potrzebujemy wejścia. Tylko czemu tutaj? I tutaj się nam nie dobudował ten... Chyba przez laga, przez spadek FPS-ów nie doznaczyliśmy tego, dobrze. Myślę też, że jeżeli wystawimy tutaj drugi common room, to się nam zluzuje trochę napięcie w tym bloku. Przynajmniej mam takie nadzieję. A widzicie, wschodzi ładny poranek. 3 więźniów możemy przyjąć. Co też uczynimy. Dostaniemy trochę więcej właśnie pieniążków za to. Tutaj eksport, widzicie, eksport całkiem dobrze działa. Nie tracimy na tym. Na razie nie ma strat żadnych, które byśmy mogli tutaj odnotować jako rzeczy niepokojące. Więc jest bardzo fajnie, że tutaj proszę mi zniszczyć tą ścianę. A tu będziemy potrzebowali... Może w sumie zwykłe drzwi. Takie podstawowe. Dobrze, albo nie, bo teraz w sumie nie skończyli jeszcze tamtej części. I dobrze, teraz idą na śniadanie. Czemu ten pan tutaj z Protective Custody? Co pan tu robi? Jak go zabiję zaraz, to będę się śmiał. Normalnie bym się zaczął śmiać. Nie, dobrze, idzie do siebie. Okej. Nie jest źle. No i dobrze, jak widzicie, póki co... No tak jak spodziewałem się, rozruba na pierwszym dniu będzie. Jak wygląda? 120. Mamy 150 więźniów i 120 ma jakieś ale. Okej, spoko. Details. A pewnie dlatego, że są zmęczeni i o to najbardziej chodzi. W sumie wszystkie potrzeby im poszły. No dobrze, zobaczymy jak to się... Ale widzicie, teraz przynajmniej się najedli. O, w patę. Riot! No dobrze! Szybka decyzja. Emergency. Riot składy. Sztuk 3. Nie spodziewałem się, przyznam, że do tego dojdzie. Riot jest w tamtej kantynie. Dobrze, panowie, ja poproszę wszystkie 3 zespoły. Raz, dwa, w trymiga do... Zabezpieczacie prymitery z jednej strony, z drugiej i z trzeciej. Dobrze. O, Jezus Maria, tego się nie spodziewałem. W międzyczasie jeszcze zobaczmy tak. Tutaj się nic nie dzieje. Intake zatrzymaliśmy. Kurczę, tylko nie wiem, czy w dobrym momencie. Dobrze. Panowie jedni tu, drudzy tu, trzeci zabezpieczacie ten blok. O wow, no trochę się wpakowaliśmy. Spodziewałem się, że będzie jakaś tutaj ostra reakcja ze strony właśnie ludu. Dobrze, jeden oddział riotowy, riot niech zostanie tu. Drugi okolice cel, trzeci tutaj. Dobra, tam z Protective Custody to oni sobie poradzą. Który oddział idzie tutaj? Chyba ci riotjarze, dobrze. Ci tutaj ogarnięta sytuacja. Gdzie jest dwójka, gdzie jest jedynka? Jedynka póki co nie potrzebuje wsparcia, dobrze jest. Dwójka. Dwójka tutaj... O Jezus Maria, autozapis. Dwójka tutaj ogarnęła sytuację. Ja sobie tych panów zostawię tutaj. Przy blokach. Na wszelki wypadek, panowie niech tutaj pilnują. No, zrobiło się dużo rzeczy ciekawych w tym momencie. Tak, informacje. Jeden z nieznaną reputacją, dobrze. 7 trupów. Wow. No dobrze. Okej. Okej. Niezadowolenie chyba spada. Dobrze, panom możemy podziękować. Ale panów potrzebowaliśmy tutaj, rzeczywiście. Panów to rzeczywiście potrzebowaliśmy. O Jezu, czemu to nie jest staff only? No i czemu ci wszyscy... O Boże. Ach, znowu ci się tutaj zrobili. O Jezus Maria, ilu ubitych mamy. Teraz tak. Ty kolego. Lockdown na 6 godzin. Ty. Lockdown na 6 godzin. Ty. Lockdown na 6 godzin. Jeżeli oni po prostu mi stąd wyleźli teraz, to... No wiecie, czym to się może skończyć, tak? Ten dostał lockdown, ten też, ten... O, a ten jako jedyny siedzi u siebie na dupie i wie, o co chodzi. Dobrze, staff only arena. Tak. No i pięknie. Dobrze, przeżyliśmy swój nasze pierwsze powstanie w tym więzieniu. Tylko 7 zabitych. Dobrze, medical attention. O, ale kurczę, to było... To było już naprawdę... Myślałem, że będzie gorzej, ale tylko 20 w sumie się zbuntowało. Spodziewałem się, że to jakoś tutaj może nam bardziej odbić. Dobrze, a tymczasem zobaczmy ich potrzeby. Mają czas wolny. Czyli wszystkie te podstawowe rzeczy tutaj zaczynają powoli schodzić w dół. Jest dobrze. Myślę, że jak się przyzwyczają do tego systemu dnia... O Boże, zabierzcie go stąd. Smaryi, co? I oni go stąd nie zabiorą. Bez za dużo roboty. Weźcie go, wyleczcie, postawcie go na nogi chociaż. Gościu jest dobry, bo jest zawodowym, że tak powiem, fighterem. Mam nadzieję, że nic mu tam nie zrobią. O, podkop. O, jakim cudem odkryli ten podkop? To jestem ciekaw teraz. Wygląda to, że sprzątacz odkrył. Ciekawie. Dobrze, teraz tak, w takim razie, jeżeli mamy tutaj już tą część, to możemy zniszczyć te prasy, znaczy zniszczyć, zabrać te prasy. O, tutaj niech ta lampka zostanie. I możemy usunąć to pomieszczenie. Bo przeniesiemy je tutaj. Tylko teraz tak, utilities jeszcze. Założyć mi tutaj. Założyć mi tutaj, proszę, raz, dwa. W podskokach. Kable. I z okazji, że to jest produkcja peruk, też poproszę ładne podłogi. Dobrze, widzicie, i teraz śpią. I w sumie gdyby nie to, że 3/4 z nich jest obitych, to by było dobrze. Czemu oni nie chcą się położyć? O, trochę mnie to niepokoi. Nie, no spróbujemy tryb nocny wprowadzić im. Tryb nocny, czyli w nocy będzie praca. Bo wtedy będzie najbardziej efektywnie działała cała reszta tutaj właśnie tych rzeczy. Zobaczymy tylko jak to... czy to przejdzie. No bo po tym co się teraz stało, to jest po prostu... A, 7 śmierci, ale głównie personel umierał. Okej, rozumiem. Jeden strażnik. Ale żaden psycholog nie umarł, nie? Nie. Ja bym chciał tak, żebyście teraz pobiegali jeszcze tutaj po tym i poleczyli ich. Tutaj już zdjęliście te maszyny? Zdjęliście. Dobrze, teraz tak, to będzie weak production. Ja bym chciał teraz zobaczyć obiekty od razu. O właśnie, zależne do tego pomieszczenia. Będzie tak, kilka pras. Kilka stołów. O, taka duża wystarczy, myślę. I tak w sumie więcej tutaj nie daliśmy rady nigdy ludzi zatrudnić. Maksymalnie 6 miejsc pracy, to będzie myślę optymalna. Tego już stąd zabraliście? Tak. Oni są wszyscy tu, tak. No. Może skocz do niego. Gdzie jest ten trzeci? Znaczy gdzie jest ten czwarty? O, dobrze, już go prowadzą. Okej, wychodzi na to, że da się tutaj to ogarnąć. Bardzo dobrze. Potrzeby. Potrzeba snu. No dobrze, mają czas na spanie i nie śpią. Przerobimy ich, dadzą radę. Zobaczymy. Inaczej, jeżeli to się utrzyma przez dłuższy czas, no to chyba jednak z tego zrezygnuję, no ale... A ten stół tam nic niepotrzebny w sumie. Ale jeżeli da się to tak utrzymać, to... Myślę, że może nie, chyba się... Chyba można spróbować, nie? Dać im szansę. Że tutaj to jeszcze zniszcz. Znaczy zniszcz, wymontuj. I tu zrobimy common room. Gdzie jest common room? Common room. Dobrze. I będziemy mieli taki duży na wypasie. Żeby tutaj niczego im nie zabrakło przypadkiem. Mój ulubiony dźwięk. Oczywiście. Dobra, brick wall, wstawmy tu. Przedzielmy tą część na pół w sumie. Bo czemu by nie? I tutaj sobie dostawimy jeszcze kilka właśnie krzeseł. To będzie ta sala właśnie takiej konferencji wspólnych zwierzeń TT i TP. O, insufficient funds. No niedobrze. Będę uparcie dążył do tego, żeby właśnie mieć ten tryb nocny u nich wprowadzony. I chcę wierzyć, że to się da zrobić. Bo jestem uparty, bo jestem po prostu uparty i tak, o, tak ma być. Dobrze, skonstruuj tą ściankę tutaj, tylko... Jeszcze ją postaw najlepiej. Chciałbym, żeby zrobili mi tutaj tu ścianę, to będziemy mieli wtedy... możliwość dostawienia właśnie strażników takich trzeba. Bo wtedy to nam się zamknie na dwa pomieszczenia, wstawimy jednego tu i będzie git. To czy ktoś to zrobi? To jest najważniejsze pytanie. O właśnie. No jak, to jest dalej jedno pomieszczenie? Lol. No dobrze, więc coś się tutaj zburało, więc usuńmy jej... usuńmy i zamontujmy na nowo. O, właśnie. Tylko autozapis oczywiście w najlepszym momencie. Dobrze, i teraz drugiego strażnika tutaj. Common room. No jak nie są spełnione wymagania? No właśnie. A, no dobrze. Jezu, przeszukajcie go. On wtedy upuści tackę i można go wyleczyć. I tak to będzie działać. Potrzeba snu. Niektórzy się położyli spać. Niektórzy nie. Mam nadzieję, że jak ich przyciśnie ostro, to się położą też w ciągu dnia właśnie spać i będzie git. Jeżeli tego nie zrobią, to będzie ich strata. A, ale mieliśmy pierwszy riot, taki w miarę niegroźny, bo w sumie tylko jeden blok się zaczął tutaj sypać, ten właśnie. Zobaczymy jak to będzie działać, zobaczymy jak to będzie działać. W sumie na 8 godzin, na 9 godzin pracy to ładnie to wszystko będzie funkcjonować. Zobaczymy teraz tak, tutaj cele. Cele się tutaj już układają w miarę tak jak powinny. W sumie reszta jest gotowa do oddania, tylko brakuje właśnie tego, żebyśmy tu mieli więźniów właśnie do przybycia. Do przyjęcia w sumie. Kilku. I dziękuję. Tu będzie taki ładny blok. W sumie dokończymy ten blok. Znaczy ten blok. Ten rząd, te 3 tery. I myślę, że będziemy mogli zapraszać panów właśnie, żeby nam tutaj przyjechali i odwiedzili trochę. Work. No dobrze, ci co nie chcą pracować. Ale patrzcie, teraz przynajmniej z pralni nawet chłopaki robią, więc jest... Więc jest jakiś plus tej sytuacji. No. Gdzie? Oczywiście standardowo środek. Zobaczmy jak wygląda barber shop. Aha, to są tylko znoszone na razie. W sumie można by pomóc szczęściu. Trochę. Zobaczmy jak to wygląda. Nie no, niby są ci w pracy, no ale oni gdzieś się obijają. Nie wiem tylko gdzie. Aha, oni mają po prostu inne też przedziały porobione już, no to jest to. A, no tak, też racja, no i z tym niestety nie wygramy. Reżim, później będzie jedzenie, czas wolny i spanie. No dobrze, zobaczymy jak to tutaj będzie działać. Mamy znowu 3 miejsca, możemy kolejnych 3 panów poprosić. Myślę, że już nie będzie teraz powstania jakiegoś buntu, bo o ile się nie mylę, chyba lepiej wyglądała reszta rzeczy. A gdzie tam dupa lepiej? Nie wiem, mam nadzieję, że to jakoś pyknie. Jeżeli nie, no to przestawimy się po jednym i kolejnym dniu po prostu do poprzedniego trybu pracy. Chociaż ja wiem, że tego można ich nauczyć, po prostu wyuczyć, że w nocy robicie, za dnia śpicie. Przynajmniej na poprzednich wersjach. Dobrze, trochę więcej cel. Ale fajnie, fajnie, fajnie. Teraz już jak będziemy mieli tyle popodpinanych rzeczy tutaj. A i tu będą potrzebne jeszcze lodówki, nim cokolwiek by ruszyło. No tak, też rację. Tutaj ktoś chce się szybciej wydostać z więzienia. Przedwczesne zwolnienie. Ale ja myślę, że jak oni będą za bardzo zmęczeni, to się wezmą i położą w ciągu dnia spać. No, już zaczyna się taser w akcji. No myślę ogólnie, że to pierwszej nocy nie pykło, znaczy pierwszego dnia. Z powodu właśnie za dużej ilości buntów. Ale resztę zobaczymy już w następnym odcinku, także dzięki wam za uwagę, trzymajcie się, hej!